my robimy teleport niczym w Harrym Potterze, tylko na peron 9, a nie na 9¾. I cyk. Nasz teleport się powiódł. Pada deszcz. Mamy sygnał stój na semaforze. To sygnał dla Impulsa, który pojedzie do Radomia Głównego. I bliźniaczy skład z Radomia do Warszawy Gdańskiej. Ale puściutki. Cała jednostka była chyba pusta. I Warszawa Zachodnia właściwa. To chyba skład Panoramy. Dart z Intercity Czartoryski. Lublin, Łódź Fabryczna. Czartoryski na czas, a Intercity Mazury również do Łodzi opóźniony 1,5 godziny. A za chwilę rozwiązanie zagadki, czy będzie skład zastępczy na Intercity Oleńka. Oj, poprawka. To jest ekspres Intercity Panorama. Zielony sygnał dla SKM-ki. Rusza linia S4 do Piaseczna. No i zmienił się nadawany sygnał, co nas nie powinno zbytnio zaskakiwać. Proszę bardzo, Drezyna. Niestety nie pojedzie do nas. Intercity Łęcka, Łódź Fabryczna, Warszawa Gdańska. 10 minut po ślizgu. Flirt kolei mazowieckich relacji Warszawa, Gdańska, Góra Kalwaria. Flirt do Mławy oraz wjeżdża Intercity Oleńka, która początkowo miała być na wagonowym składzie zastępczym. Ale jest PESA Dart. Z daleka, ale mamy dziobaczysko. Elf kolei mazowieckich skończył bieg i teraz wyświetlany dla niego jest sygnał do jazdy manewrowej.
EN76022. Oraz 023. O proszę, cały czas świeci się jazda manewrowa. Proszę bardzo, impuls Europejczyk na linii S3. O! O rany, ale go załatwili, masakra. Tuż przed Wielkanocą. No to nic, trzeba będzie chyba go odmalować. Dopadli go, jak to się mówi. No tego się nie spodziewałem. Straszne marzenie. Dosłownie każdy segment jest załatwiony. Jakby to jeszcze było cokolwiek ładne. Tymczasem zbliża się do nas kolejny skład EZT. Ja się raczej schowam tutaj pod daszkiem. Zobaczymy, czy ten będzie w lepszym stanie. Mamy Elfa. S3, która jedzie na lotnisko. A na zakręcie mamy pociąg TLK Nida z Warszawy Wschodniej do Kielc. Zaraz zobaczymy, która to lokomotywa dzisiaj prowadzi ten skład. DP07517. Oj, wysoka frekwencja. Wysoka, wysoka. Wagon numer 10, TLK-12-110, DP07517. No, sygnał do jazdy już mamy. Czekamy również na Intercity Vitos. Mocniejszy sygnał dostaliśmy. I rusza pociąg do Kielc. Zaraz zobaczymy, czy dzisiaj ma więcej wagonów. Zazwyczaj Nida ma 4 wagony. No i mamy ekstra wagon. Czekamy na Intercity Vitos z Przemyśla. O, i proszę, jakoś go tutaj wywołałem, bo jedzie. Również dłuższy skład mamy dzisiaj. Thank you.
07 10 5 1. Wagon połówkowy z numerem 11. Wyświetlacz i tablica relacyjna Intercity 31104. Kolejny impuls do Radomia i rusza w dalszą drogę Intercity Vitos. Nie rusza tak szybko, dlatego mamy okazję z bliska się przyjrzeć siódemce. Warszawa Zachodnia, peron 9. Pojechał również impuls do Radomia, a teraz łapiemy pociągi z wiaduktu przy peronie 9. Flirt do Warszawy Gdańskiej, a za chwilkę osobowy przyspieszony Kamienna, pociąg piętrowy to będzie. Lokomotywa Trax prowadzi pociąg osobowy przyspieszony Kamienna. Rano jedzie do Ciechanowa, a wieczorem wyrusza z Warszawy Gdańskiej. I wjeżdża na peron 9. I to tyle na dziś. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!